serdecznie witam Was na finale klubowej Ligi Surfcastingu. Na początek pozwólcie, że w imieniu wielkiego nieobecnego, czyli Przemka Chmielewskiego, mam Wam życzyć połamania absolutnie wszystkich kijów. Bo on mówi, że fajnie by było, żeby klasyfikacja się już nie zmieniła, może to wcale tylko krytykuje. Także z 0 na 0 to będzie super. Oczywiście żartuję, jak najbardziej życzę wszystkim dużo dobrego. Nie mógł dzisiaj z przyczyn osobistych niestety być tutaj razem z nami, ale duchem, dopóki będzie w stanie, jeszcze będzie mógł być z nami. Najpierw zrobimy losowanie, potem tylko powiem krótkie informacje, bo mamy stanowiska mniej więcej rozlosowane, gdzie, na którym wejściu, jakie stanowisko, żebyście za bardzo nie błądzili. Ale na początek szybciutko losowanie i rozdajemy karty, tak? Ja to zrobię, listę sobie ułożyłem alfabetycznie, żeby nam po prostu sprawnie szło, więc Michał Abramczyk. Ponieważ nie wiem, czy widzieliście, bo może już widzieliście, ja pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia. Mamy taki fajny, oficjalny, normalnie super glade z tysiącem pieczątek i nasze pozwolenie na zawody, które jak wiecie kosztuje całe 500, ale za tym idzie oczywiście bardzo rzeczowe, ilościowo-jakościowe rozliczenie. Proszę Was bardzo, żebyście wpisywali dokładnie wszystkie ryby, które złowiliście, ilości, bo ja to potem będę musiał zebrać i do OIRIM-u wszystko wysłać, tak? żeby nas po prostu nie ścigali z tego tytułu. Proszę wpisywać wszystkie ryby ilościowo, tak jak prosiło. My to oczywiście potem pomierzymy co do milimetra, bo te wiecie, te milimetry później będą ważyły na wynikach.
uwagę. Późno, ale że i tak szybko nam to poszło, bo podniesiliśmy dwie klasyfikacje. A wiecie, tutaj musimy być bardzo dokładni, policzymy co do milimetra. Więc trochę matematyki. Żeby nie zabierać za dużo czasu, pozwólcie dwa słowa też w imieniu Przemka, który mnie zobligował do tego, żebym wspomniał, że on również, już wam raz o tym mówiłem, jest z nami tutaj dzisiaj. Duke bardzo żałuje, że nie może być osobiście. Już na wstępie przekazuję jego gratulacje tym wszystkim, którzy zarówno dzisiaj wygrali piąty ostatni KLS, jak i również tym, którzy w podsumowaniu ogólnym okazują się czempionatami Klubowej Ligi Suprafingu 2015. Bardzo dziękuję wam wszystkim za to, że znaleźliście ten czas, tę wolę na to, żeby przyjechać tutaj i razem z nami po prostu dobrze się bawić. Wszyscy czytamy forum i wiemy, że to, co najważniejsze w wędkarstwie, nieraz to podkreślamy, to to, że możemy po prostu ze sobą pobyć na plaży, porywalizować tak bardzo spokojnie, w przyjacielskiej atmosferze, a to, że ktoś wygrywa i czasami przytnie zęb na to, no to to już jest inna sprawa, bo tak po prostu ma do siebie rywalizację. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wasze co bądź liczne przybycie, a spodziewałem się, że takie będzie, bo lista zawodników, pretendentów do pudła po czwartym KLS-ie była naprawdę bardzo długa. No i dzisiejsze wyniki pokażą, że faktycznie wszystko mogło się wydarzyć. No i się wydarzyło. A co się wydarzyło, to proszę Leszek. Przedstawimy klasyfikację dzisiejszych zawodów, czyli 5. KLS-u. Zaczniemy to od 6. miejsca, żeby dozować emocje. Także 6. miejsce w dzisiejszych zawodach w 5. KLS-ie zajął kolega Bizewski Mariusz. Suma punktów 73,3. Gdzie jest Bizewski? Już, pogratulować. Dzięki. Nie, tu nie ma. Aha, nie, dobra. Piąte miejsce w dzisiejszych zawodach zajął kolega Jaworek Andrzej. Suma punktów 82,2 punkta. Czwarte miejsce w dzisiejszych zawodach kolega Zawiślak Marcin. 83 punkty. Pierwsza trójka dzisiejszych zawodów. Trzecie miejsce Śliwiński Krystian. 84 punkty. Jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej, że kolega z tego samego teamu co ja. Dobrze, układ. I od razu poczekaj, to jest większe wspólne, tak? Było u mnie w piasku Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął kolega Krężel Grzegorz. 76,2 punkty. I zwycięzca dzisiejszych zawodów, czyli 5. KLS-u, kolega Ferenc Arkadiusz, 121 punktów. Klasyfikacja za największą rybę. Nie będzie go dopuścić do nowy. Zbyt koszy. Ten z lewej niech sobie grzybę poprawi. Największa ryba dzisiejszych zawodów kolega Białoki Krzysztof. On gra 37,9 cm. Większe się nie dało po prostu, nie? Gratuluję. Jaki chłop, taka ryba. Dokładnie. To nie. Też do wspólnego. Podsumujemy teraz trzecie zawody ligi, czyli całoroczne podsumowanie naszej ligi, Klubowej Ligi Surfcastingu. 6. miejsce w tym roku w Klubowej Lidze Surfcastingu zajął kolega Staniszewski Włodzimierz, 19 punktów. Thank you.
wspólne zdjęcie, tak? Piąte miejsce w tegorocznym KLS-ie zajął kolega Pawlik Wiesław, także 19 punktów. Krzesełka to trzeba by się wcisnąć trochę. Czwarte miejsce, kolega Felkner Roman, 23 punkty. Brawo! No i teraz pierwsza trójka, która nam została. Pudło. Czyli pudło. No i tu właśnie te niespodzianki. To są te niespodzianki. Trzecie miejsce w tegorocznym KLS-ie zajął kolega Bizelski Mariusz, 24 punkty. Drugie miejsce w tegorocznym KLS-ie, dotychczasowy lider do dzisiejszego obiadu, kolega Technik Andrzej. 30 punktów. No niestety nie dowiozłeś, ale i tak dobrze. Mały głos, ale i tak bardzo dobrze. Udało się. No i tutaj się nam liczby skorował, nie? No i mamy lidera przewodnika na rok 2000, za rok 2015. Zwycięzcą KLS-u w roku 2015 został kolega Krężel Grzegorz. Wspólne zdjęcie. 37. Jest jeszcze jedna sprawa. Nasz guru, czyli Przemysław Klarecki, którego dzisiaj tutaj nie ma, postanowił uhonorować byłych zwycięzców ligi. Postanowił uhonorować byłych zwycięzców ligi, czyli pierwszego Arka Kunkola, poproszę. Andrzeja Karpienie nie ma i dzisiejszego zwycięzcę Grzesia Krążela. Proszę. O co poproszamy spokojnie. Jako czempionat 2013 szanuję za jakąś koszulkę. Trzeba ubrać teraz. Trzeba ubrać. Tak? Trzeba koniecznie. Taka wola przemknie. Zakładać władzą! Nie ma, nie cały rok na KLS. Nie ma Andrzeja, nie ma Andrzeja Karpieni, dostałby koszulkę 2014, ale jest tegoroczny zwycięzca. Trzeba tą koszuleczkę oczywiście ubrać. Zawsze taką chciałem mieć. Na wszystkich zawodach w tej koszulce, nie? Szkoda, że my jesteśmy zawodami. No i tym sposobem, panowie, dobrnęliśmy do końca, ale oczywiście ten dzisiejszy koniec to nie jest koniec KLS-u. Tak źle to w Polsce nikt nam nie życzy. Chyba. To na forum oczywiście będzie można sprawdzić, ale myślę, że nie. Panowie, czas tak szybko płynie, że ani się obejrzymy, jak się zacznie KLS 2016. To będzie już na wiosnę, czyli raptem kilka miesięcy. I to wcale nie posuchy wędkarskie, bo jak wiemy, ten okres październik i listopad, grudzień, a jak pokazuje Mariusz, to i styczeń, i luty, to też się da ciągle łowić i zawsze tych pomukli trochę tam w Bałtyku pływa. Jak ktoś jest tak odporny jak Mariusz, to na plaży można oczywiście spędzić cały rok. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym kanale.